Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dzisiejszą uroczystość Kościół dał nam trzy czytania. I wszystkie są z Nowego Testamentu. Jedynym czytaniem ze Starego jest nawet nie psalm responsoryjny, tylko urywek z Księgi Judyty. Ale my wiemy, że słowa, które dotyczą Maryi, to nie jest tylko Nowy Testament. To już jest cała historia zbawienia, która się dokonuje od samego początku. Nie tylko patrzymy, że Maria w pewnym momencie przyszła na świat, urodziła Chrystusa, ale że to ona jest już zapowiedzią Pana Boga od pierwszych kart Pisma Świętego. Dlatego nie jest prawdą, że mało pisze w Piśmie Świętym o Maryi. Przeciwnie, bardzo dużo. Już pierwsza scena właściwie taka o ludziach to jest rodzaju 3, historia grzechu, którego nazywamy pierworodnym, gdzie występuje Ewa, ale to już jest symbol, zapowiedź, figura Matki Najświętszej. Kościół tą figurę Ewy zawsze postrzegał przez pryzmat Maryi. Tak jak ta pierwsza Ewa zgrzeszyła w raju, tak jest to jednocześnie zapowiedź, zresztą ona występuje w tym trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, tak zwana protoewangelia, pierwsza Ewangelia, zaczątek Ewangelii, że wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, do węża słowa, a niewiastę, jej potomstwo, a twoje potomstwo. I ono zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhał na jego piętę. To już są słowa, które Kościół zawsze odnosił do Maryi. Matka i potomstwo, czy jak święty Hieronim przetłumaczy, potomek Chrystus, który będzie z Maryi i który zniszczy głowę węża. I jedna z takich ciekawszych figur z Starego Testamentu o Maryi to jest dosyć nowe odkrycie biblistów, którzy mówią, że Maria ukrywa się w Starym Testamencie też pod postaciami tak zwanej Królowej Matki. Nasz problem trochę jest ten, że my już mamy, nawet jeśli jakiekolwiek mamy odniesienie do Królestwa, to przez pryzmat powiedzmy tego, co myśmy już mieli, przez pryzmat tych czasów bardziej nowożytnych, średniowiecza i naszych czasów, gdzie był król i królowa. Natomiast Biblia nie tyle ukazuje właśnie tą królową jako żonę króla, co nawet mówiąc często o królowej, ma na myśli matkę króla. Że to był ktoś, kto nie tyle miał, Bóg wie jaki wpływ na rządzenie, to nie, ale stał bardzo blisko króla i miał taką funkcję wstawienniczą. Tu wystarczy odnieść się do jednego z pierwszych królów, a na pewno do pierwszego, którego matkę znamy, bo zarówno Saul, jak i Dawid, słyszymy tylko o ich ojcach. Natomiast pierwszym królem, którego matka też występuje w Biblii, to jest Salomon, trzeci król Izraela, zrodzony z Batrzeby, dawnej żony Uriasza. I tam jest taka piękna scena, gdzie jest powiedziane, że w pewnym momencie Batrzeba przychodzi do swojego syna, króla, żeby się wstawiać,
za kimś, kto przychodzi do niej. Adoniasz to jest jeden z, nie jej syn, ale syn Dawida. I przychodzi i wstawia się za tym Adoniaszem do Salomona. Jest tam tak też pięknie pokazane ogromna cześć, którą ma Salomon wobec swojej matki. Przychodzi królowa, a on wstaje, król, najważniejsza figura, głowa całego państwa. I on jest tym, który się od razu podrywa na widok swojej matki. On ją sadza na tronie, on siada jako drugi. Bo to taka dobra figura też, żeby się panowie przejrzeli w stosunku do swoich żon, matek, teściowych. Można się uczyć od tego Salomona. Nie tylko to, że miał tysiąc kobiet. I tam jest właśnie opisana ta interwencja wstawiennicza Batszeby wobec swojego syna, jej syna Salomona. I zresztą tak jest potem też się, można to zobaczyć w dalszym ciągu Pisma Świętego, choćby w tym psalmie Dawidowym, psalmie 45, gdzie jest opisany ten orszak królewski i orszak królowej. Przy czym właśnie bibliści dzisiaj mówią, że to nie chodzi o żonę Dawida, jedną, drugą, trzecią, którą miał, tylko o matkę. Matkę. Stoi królowa po twojej prawicy. To jest właśnie ta królowa matka, która ma często duży wpływ na to, co się dzieje, ale nie poprzez to, że rządzi, tylko poprzez to, że się wstawia. I to jest ta rola, która jest w Biblii, ta rola, której my się też możemy uczyć, czy też możemy patrzeć na nią, patrząc na Maryję. Jaką ma Maryja rolę wobec nas? Właśnie tę, wstawienniczą. Bynajmniej my jako katolicy nie oddajemy jej czci boskiej absolutnie od samego początku. Właśnie w kościele chrześcijańskim było potępiane wszystko to, co miało tylko zakusy w tym kierunku, żeby oddawać Maryi cześć większą, aniżeli powinna. Jest tą Bogarodzicą, Matką Chrystusa w porządku ludzkim. Nie w porządku boskim, tylko w porządku ludzkim, że jest tą, która, dzięki której Chrystus mógł się wcielić, ale jest tą właśnie również, która zostaje nam dana jako wstawienniczka. I dlatego też przyjąć Maryję jako królową dla nas dzisiaj, w tym dniu, kiedy czcimy jej królestwo i też przyznajemy się do tego, że chcemy być jej poddanymi, to jest ta opcja, że chcemy się do niej modlić, że chcemy ją uczynić naszą wstawienniczką, że chcemy przyjąć ją w tej roli, która została nam dana. I dlatego przychodzi nam tu z ogromną pomocą też dzisiejsza Ewangelia, gdzie Chrystus sam jest ukazany jako ten, który daje Janowi, czyli Kościołowi, swoją matkę. I uczeń wziął ją do siebie. Nie dlatego, że tak chciał, nie dlatego, że to był, on był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Nie. Dlatego, że zostało mu to zadane przez samego Chrystusa. On zrobił to, co właśnie syn Maryi chciał. Dać ją za matkę. Dla mnie uderzające jest właśnie to, że dlaczego Chrystus w tym momencie dał Maryję za matkę? Tak. Oczywiście, gdybym ja był, całe szczęście, że nie, ale gdyby to ode mnie zależało, to dla mnie nie jest to dobry moment na to zawierzenie. Chrystus, który umiera, który jest przybity do krzyża, zmiażdżony, w tym momencie troszczyć się o matkę, czy w tym momencie zapodawać tą matkę uczniowi, wydaje się, że nie jest dobrym pomysłem. Tak czasowo to pewnie lepiej byłoby po zmartwychwstaniu. Prawda? Już wszystko jest jasne. Chrystus śmierć zwyciężył, jest Panem, jest Kyriosem, jest zwycięzcą. O, teraz dać swoją matkę? To tak. Może przed niebowstąpieniem, ostatni akord przed
odejściem z Góry Oliwnej. Na sam koniec. Wszystko już zrobiłem, wszystko uczyniłem. Ja odchodzę do Ojca, a macie Matkę. Nie, Chrystus nie chciał tego uczynić w ten sposób chwalebny, triumfujący. I to jest takie przesłanie też i dla nas. Kiedy my możemy przyjąć Maryję? No właśnie w tych trudnościach. Właśnie w tych naszych słabościach. W cierpieniu, które przychodzi. Że Matka Boża ciągle nam była, jest przedstawiana jako ta współczująca. Takie jest serce matki, serce kobiety, która współczuje. Ma to serce otwarte, serce macierzyńskie. I taką jest Maryja, że ona potrafi współczuć w tych naszych cierpieniach. Owszem, jest też tą matką triumfującą, ale triumfuje też pośrodku naszych słabości. Jan Kazimierz w tym momencie dziejów Polski obrał sobie ją też za matkę, za królową. Kiedy nie było fajnie, nie był czas triumfu, czas zniszczenia. Szwedzi, już burząca się Ukraina i tak dalej. Ze wszystkich stron upokorzenia, uciemiężenia. Królestwo, które jest rozrywane i wewnętrznie, i zewnętrznie. Moment słabości, kruchości, kryzysu. Dobry moment, żeby się zwrócić do Maryi, żeby się jej oddać. I też widzimy, jaki owoc z tego powstał. Przepiękny. Polska, która się odradza. I teraz to jest oczywiście też przesłanie i dla nas, że Pan Bóg też nam chce dawać właśnie ten moment, kiedy my możemy zwrócić się do Maryi, kiedy my możemy ją przyjąć za matkę. Kiedy? No w tych naszych utrapieniach. Może wtedy, jak jest fajnie, mocno, to o niej za bardzo nie myślimy. Ale wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest krzyż, kiedy jest niezrozumienie, kiedy jest samotność, kiedy jest ból, wtedy przyjąć Maryję za matkę. Kiedy jest walka, tak jak w pierwszym czytaniu w Apokalipsie, jest walka ogromna. Przyjąć tą niewiastę, którą Pan Bóg daje, tą niewiastę, która jest tą protagonistką zwycięstwa. Że ona zwycięży, zwycięży jej syn, ten potomek. I my dzisiaj również możemy wejść w to zwycięstwo. Przez tą bramę jeszcze nie dokonanego zwycięstwa. Jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w tego zmagania, jakim jest Golgota. Ale już w tej perspektywie, że to się dokonało i dokona ostatecznie. W naszym życiu, w życiu świata, w życiu Kościoła. Dlatego obyśmy dzisiaj też, jak święty Jan, wzięli Maryję za matkę, wzięli Maryję za królową. Amen.